Witam wszystkich hodowców. Chciałbym Wam zaprezentować kilkanaście młodych gołębi z kilkunastu par, które aktualnie są rozpłodowych, obecne w naszej hodowli Kostosz Żółkiewicz. Równocześnie chciałbym już teraz w ramach tej aukcji bardzo i gorąco serdecznie zaprosić Was do zaangażowania się w drugie święto hodowców gołębi pocztowych, które planujemy zorganizować 23 listopada razem z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych i Fundacją Ludzki Gest Jakuba Błaszczykowskiego w szybie Wilson, czyli w tym samym miejscu, gdzie poprzednio. Na bieżąco będziemy informować i w magazynach naszych, ale także na stronach internetowych o tym, co będzie w ramach tegoż święta. Również przewidujemy aukcję, z której całkowity dochód będzie przeznaczony na rzecz podopiecznych Fundacji Jakuba Błaszczykowskiego, czyli dzieci chore, dzieci z biednych rodzin. Chciałbym, prezentując kilkanaście tutaj rodowodów gołębi, które przygotowałem, też zaznaczyć, że część ze sprzedaży, z dochodu z tych gołębi chciałbym ofiarować na rzecz właśnie organizacji tego święta hodowców gołębi pocztowych. Zachęcam już teraz do zaangażowania w to święto, do ofiarowywania też wartościowych gołębi i do bycia po prostu, do wspólnego przeżycia, bo będzie się działo, będą różne fajne wydarzenia. Także zapraszam i zachęcam, bo myślę, że takie święto hodowców gołębi pocztowych warto przeżyć. Katowice, Szyb, Galeria Wilson, 23 listopada, to jest sobota, cały dzień właśnie w Katowicach. Natomiast z tych gołębi, które przygotowałem na aukcję, które mam do zaproponowania, cóż możemy znaleźć? Gołębie będą widoczne na zdjęciach, zrobione przez Tomka Zawadzkiego. Natomiast ja tu mam przed sobą tylko rodowody i mamy tu takie gołębie, między innymi jak o numerach 10, 10, 10, 11. To są takie mocne imbredy na słynnego 520 Gintera Prange, czyli sparowanie syna z córką. Bardzo ciekawe płowe gołębie, jest tam bodajże i samczyk, i samiczka. Jest też gołąb o numerze 832, myślę, że warty zauważenia, ponieważ jest to gołąb po synie Hartmuta Willa, słynnego asa 217, który był czwartym asem Niemiec w 2014 roku. Zaś matką jest też wspomniana już wcześniej córka 520. Mamy też takie gołębie o numerach 10, 18, 19. Myślę, że to jest atrakcyjne i ciekawe sparowanie. Ojcem do tych gołębi jest syn tak zwanego Olympic MiG-216, czyli syn gołębia złotego medalisty olimpijskiego w A kategorii z Brukseli 2017, Petera Greka, słowacki gołąb, który przez parę lat był jednym z najlepszych gołębi na krótki dystans na Słowacji. Tenże MiG-216 jest tutaj, był sparowany z córką brata Bolta, Leo Hermansa. Natomiast na dole mamy gołębia od Rainera Putmana, czyli matką do tych dwóch gołębi jest gołąb od Rainera Putmana, który jest imbredem słynnego Figo Reinharta. Ponadto możemy w tych gołębiach znaleźć jeszcze takie gołębie, jak z gołębi Rainera Putmana, ze słynnego, syn słynnego Rasztat, który wygrywał i zajmował wysokie miejsce w lotach regionalnych. Mamy tu też z słynnego gołębia Rotę, samiczkę. Bardzo ciekawe, tu wyszły gołębie z imbred Hurikana, z gołębi, numer tego gołębia 1024. Także takie ciekawe sparowanie, myślę, mamy tutaj dwa gołębie o numerach 1035-36. To jest syn ojca słynnego 520 razy córka słynnego 520, także takie mocne imbredy. Myślę, że ciekawym gołębiem też
jest gołąb o numerze 1020. To jest gołąb chyba z jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszego w mojej hodowli, z gołębi Prangę o numerze 07 roku, o numerze 673, który wydał przez wiele ostatnich lat. Bardzo dobre potomstwo, które sprawdza się w rozpłodzie. Natomiast matką tu do tego młodego jest również gołąb, który jest pochodzenia Gintera Prangę z Ringlose, ale też ze słynnego 520 od Hansa Brelhorsta. Także mamy tutaj kilkanaście gołębi, myślę, wartych polecenia, wartych spróbowania w rozpłodzie. Zachęcam do ich licytacji, tak jak powiedziałem, część z tych środków, które zostaną z tych gołębi po sprzedaniu, przekażę na rzecz organizacji Święta Hodowców Gołębi Pocztowych, które będzie miało miejsce 23 listopada w szybie Galerii Wilson w Katowicach. Zapraszam na to wydarzenie i do licytowania gołębi. Dziękuję bardzo.